Dzień dobry, moje kochane byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 3 do 9 października 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, zostawcie łapeczkę w górę. Łapeczka w górę, jak najbardziej mile widziana. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Ok, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra, mamy to. I karta opiekuńcza oczywiście dla Was. Karta opiekuńcza. Kopiekuńcza chciałam. Dobra. Wsłuchiwanie się. Wsłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Trójka buław. Trójka buław, kochani, jest energią podjęcia decyzji. Podjęcia decyzji, jest to gotowość do działania, do ruszenia naprzód, ale tak jakby jeszcze czekacie, jeszcze czekacie. Tak jakby decyzja została podjęta, ale tak jakby czekacie jeszcze na jakąś wiadomość, czekacie na jakiś sygnał, czekacie na ten strzał taki do startu, gotowy start i pff, nie, i byki wtedy ruszają. Także, kochani, dla części z Was faktycznie podjęliście jakąś ważną decyzję życiową, tak? Nie wiem, czy inwestować w jakiś związek, czy też nie, czy ruszyć naprzód, czy się przeprowadzić, czy pójść w jakiś tam projekt, wiecie, no to już Wy wiecie, tak? Ale tak jakby jeszcze czekacie. Mhm. Aż te jakieś takie statki obfitości do Was przypłyną, aż dostaniecie jakiś znak, aż dostaniecie jakiś sygnał. Mhm. Dobra, zobaczmy, co miłego się może wydarzyć w takim razie. Siódemka buław. Uda Wam się obronić siebie, uda Wam się obronić swoją pozycję, uda Wam się obronić swoją rację. Może być jakiś konflikt, kłótnia, może ktoś na Was naskoczyć w jakikolwiek sposób, ale kochani, to Wy kwitniecie tutaj na tej buławie, tak? Nie tutaj te patyki, które leżą, tylko Wy. Więc to Wy zwyciężacie. Zobaczmy, postawicie komuś wyraźne granice. Zobaczmy, o co chodzi z tą siódemką buław. Arcykapłan, ho, 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 głupiec i król mieczy, ósemka kielichów, dziesiątka buław, królowa buław. Kochani, dla części z Was mam wrażenie, że może chodzić o jakieś odejście, zakończenie jakiegoś kontaktu z kimś, kto już dłużej Wam nie służy. No mamy tego arcykapłana, więc to może być kilka rzeczy. Dla części z Was jest to jakiś szef, który być może z którym są cały czas jakieś konflikty. Dla części z Was może to być Wasz małżonek, małżonka, tak? Może chodzić tutaj o związek. Dla części z Was może to być rodzic, tak? Jakaś głowa rodziny, tak? Osoba szanowana, rodzic, dziadek, nie wiem, ktoś, kto ma duży wpływ, że tak powiem, na Waszą rodzinę, na Waszą przyszłość. Wy pragniecie tu jakiegoś nowego początku, pragniecie się odciąć, pragniecie pójść własną drogą. Pragniecie zakończyć właśnie, nie wiem, jakiś trudny etap, tak? Czujecie jakąś pasję, która w Was się budzi, tak? Chcecie zrobić coś po swojemu, ewidentnie, tak? Ale ktoś tu jest przeciwny i wydaje mi się, że jest to właśnie ta osoba. Może chodzić o kierunek studiów, może chodzić o jakiś Wasz rozwój, może chodzić o jakiś zawód, jakąś pracę, może zmianę pracy, tak? Może właśnie jeśli chodzi o związek, w tym związku macie do czynienia, bo wiecie, karta papieża jest ogólnie przepiękną kartą, ale czasami może mówić, że ta osoba ma jakieś takie, wiecie, klapki na oczy, tak? Że się nie rozwija, że siedzi w swojej strefie komfortu, że myśli, że pozjadała wszystkie rozumy, a wcale tak nie jest, tak? I kochani, czuję, że ten król mieczy to jest właśnie Wasza energia, że Wy tutaj wchodzicie w taką rolę lidera i chcecie podjąć decyzję, że chcecie właśnie się odciąć, chcecie ruszyć właśnie w jakiś nowy kierunek. I w tym tygodniu może pojawić się jakieś spięcie, ktoś będzie próbował Was namówić, przekonać, że to jest zły kierunek, że nie, że absolutnie, że zostajecie tu i absolutnie nigdzie tam nie idziecie, czy coś w tym stylu. Ale Wy, kochani, wydopniecie swego,
tego. Po prostu chcecie tutaj to zakończyć, właśnie jakiś trudny okres, zrzucić z siebie jakiś balast, tak? Odejść od tego, co nie służy, pójść w kierunku jakiegoś swojego spełnienia marzeń. No i to właśnie zrobicie. Macie tą energię królowej buław, a królowa buław jak sobie postanowi, tak zrobi. I jej nikt nie powstrzyma, tak? Dokładnie. Dobra, na co uważać? Zobaczmy. Wisielec. Wiecie co, no właśnie takie opóźnianie wszystkiego. Opóźnianie podejmowania decyzji, opóźnianie właśnie działania. Myślę, że właśnie, okej, trójka była, widzę, że podjęliście decyzję i fajnie jest tutaj, że przeciwstawiacie się komuś, ale ja myślę, że wy musicie już zacząć działać już w tym tygodniu, że to jest ważne, żeby wykorzystać tutaj jakiś aspekt, jakąś szansę, która się dla was otwiera i zacząć działać. Nie odkładajcie niczego na później, nie zawieszajcie się, jeśli chodzi właśnie o podjęcie jakichś ważnych decyzji. To jest tydzień na działanie i ewidentnie, kochani, ja to czuję i wy musicie wykorzystać ten fakt. Jejku, ale miałam teraz wizję. Kochani, nie wiem, czy to będzie dla kogoś, ale uważajcie na wszelkiego rodzaju takie sznurki, nici, żeby przez przypadek gdzieś tam się nie zahaczyć, dobra? Boże, ale to było, aż mam dreszcze. Dobra, ale bądźcie ostrożni, nie wiem, jak tam wieszacie coś, wiecie, podwieszacie gałązki w ogrodzie, czy cokolwiek, jeśli pracujecie z jakimiś linkami, czy coś takiego, bądźcie ostrożni, dobra? Bo, dobra, nieważne, wsią. Dobra, miłość, kochani, byczki, miłość. Szóstka kielichów. No szóstka kielichów jest kartą przyszłości dla mnie. Kartą przyszłości, kartą eksów, ale też powrotu do takiej przeszłości. Kochani, no cóż Wam mogę powiedzieć? Jeżeli jesteście w stałych związkach, to mam wrażenie, że to będzie taki czas wspomnień dla Was. Czas, w którym będziecie, nie wiem, przeglądać stare zdjęcia, wspominać jak dzieci były małe, wspominać jak się poznaliście i tego typu rzeczy. No kochani, jeżeli chodzi o singli, no to szóstka kielichów najczęściej dla mnie mówi jednak o powrocie jakiegoś eksa, tak? No wiem, że Wy nie lubicie o tym słuchać, chociaż nie wszyscy, niektórzy czekają na jakiegoś eksa, ale dla mnie szóstka kielichów jest kartą powrotów, może właśnie, może nawet nie właśnie do eksa, może Wy wrócicie gdzieś w jakieś swoje rodzinne strony, może też powrócić jakiś przyjaciel z czasów dzieciństwa, albo dawna miłość z czasów dzieciństwa, czy tam z czasów młodości. O Boże, co ja tu mam woski jakieś pod paznokciem, czego mi nie mówicie? No i ten, może powrócić po prostu ktoś do Waszego życia, niekoniecznie eks, ale ktoś na kim Wam zależało, mówi, czy jakiś przyjaciel, czy jakaś utracona miłość. Ktoś, kto, z kim niekoniecznie byliście w jakimś związku, ale ktoś, kto jest dla Was ważny, albo kto był swojego czasu dla Was ważny. Zobaczmy tą szóstkę kielichów. Piątka pentakli. Dziewiątka mieczy. Wieża, to będzie całkowicie niespodziewane. Siódemka kielichów, dziewiątka pentakli, trójka pentakli. Powiem Wam tak, moi drodzy. Jeżeli jesteście w stałych związkach, coś niespodziewanego się wydarzy, co Wam trochę spędzi sen z powiek w tym tygodniu. Powiem Wam tak, moje drogie osoby, które są w związkach, żebyście nie wpakowały się tu w jakiś trójkąt miłosny, ponieważ może powrócić właśnie jakaś dawna miłość do Was również, dawna miłość z przeszłości, ktoś, kto być może kiedyś Was porzucił, ktoś, kto Was zostawił samemu, tak? I ta osoba powraca do Waszego, nie wiem, czy domu, do Waszego środowiska, do Waszego miejsca zamieszkania i kochani, no tutaj jakieś stare emocje mogą po prostu odżyć do tej osoby, tak? Ta osoba jest właśnie singlem, jest przystojna, jest piękna, jest atrakcyjna, dobrze sobie radzi, tak? No i będziecie mieć niezły mętlik emocjonalny w głowie. I trójka pentakli ogólnie o tym nie mówi, no ale jednak są tam trzy osoby, więc mówię dlatego do osób w stałych związkach, uważajcie, żeby Was tutaj coś nie pokusiło, kochani, bo może być z tego niezła chryja, może być z tego niezły właśnie konflikt. Więc uważajcie właśnie na taką energetykę. Kochani, jeżeli nie chodzi o powroty jakichś osób z przeszłości, to nie wiem. To nie wiem. O jejku. Wiecie co?
co część z Was może dostać nieoczekiwaną propozycję właśnie powrotu gdzieś tam do rodzinnych stron. W związku właśnie z jakimiś finansami, może pojawić się jakiś, nie wiem, spadek w formie domu. Tak czuję, że tutaj chodzi o jakieś materialne aspekty, że ktoś może Wam coś przepisać, ktoś może Wam coś ofiarować i będziecie musieli podjąć decyzję właśnie, czy się przeprowadzić z powrotem, czy nie. Ja widzę, że będziecie mieli w związku z tym właśnie dużo też stresów, bo to przyjdzie nagle, że tak powiem, tak? Może być połączone właśnie z tą energią straty, tak? Także jeżeli faktycznie stracicie jakiegoś członka rodziny, kochani, to moje kondolencje, naprawdę bardzo mi przykro. Ja tutaj energii śmierci nie widzę, ale widzę energię jakiejś takiej straty, tak? Część z Was może właśnie utraci jakiś swój majątek albo są jakieś problemy finansowe i po części jesteście zmuszeni, żeby powrócić w rodzinne strony i troszeczkę, kochani, się tym stresujecie, bo nie wiecie, jak ta sytuacja dalej przebiegnie, tak? Czy to jest właściwa droga, czy nie. Ale kochani, powiem Wam tak, że to zdecydowanie jest właściwa droga, tak? Król Buław mówi, działaj, pokona jakieś swoje lęki, słabości, ponieważ dziesiątka pentakli, w rodzinnych stronach znajdziesz bezpieczeństwo. Mimo jakichś takich trochę niepewności, czas ruszyć w nową drogę, zakończyć tutaj jakiś właśnie rozdział. Tak jest, kochani, i z odwagą ruszyć naprzód. No, jeszcze świat, no właśnie. Tutaj czeka Was happy end. Więc powiem Wam tak, to będzie niespodziewane, albo to jest niespodziewane i będzie wymagać od Was też takiej odwagi, żeby zmienić całkowicie swoje życie. Ale jeżeli pojawi się taka okazja, albo myślicie o powrocie właśnie w te rodzinne strony, to tam czeka Was dobry czas, dobry los, tak? Budowanie tak jakby nowych, solidnych fundamentów na przyszłość. No i dobra sytuacja finansowa, tak? Więc tam będzie Wam lżej, że tak powiem, jeśli chodzi o finanse. Moje drogie single, no tutaj ewidentnie powraca ktoś i to wydaje mi się, że to już jest ex, bo mamy tą energię piątki pentakli, czyli tak jakbyście zostali w przeszłości odrzuceni przez tą osobę albo tęskniliście za tą osobą. Ktoś tu za kimś tęsknił. Jeżeli nie Wy, no to tam ta druga strona, że tak powiem. Ktoś tu się tym stresuje, tym powrotem tej osoby, ponieważ to jest szok, to jest coś niespodziewanego. No i jest duże rozchwianie emocjonalne. Co dalej? Co dalej? Czy ja mam w to inwestować, czy nie mam w to inwestować, tak? No ale kochani, widzicie, że ta osoba jest naprawdę pewna siebie, atrakcyjna, motyle w brzuchu fruwają, tak? I ta osoba jest singlem, na 100% jest singlem. Dobrze sobie radzi finansowo, pięknie wygląda, pięknie pachnie, jest ogólnie wow. No i przychodzi tutaj z propozycją faktycznie zbudowania czegoś solidnego, nowych fundamentów, nowego rozdziału. No i kochani, no mamy tego Króla Buław, więc mam wrażenie, że mimo takich konfliktów wewnętrznych Wy w to pójdziecie, bo tu jest szansa na odbudowanie jakiejś relacji, być może właśnie zbudowanie rodziny, stałego związku. I Wy to intuicyjnie, kochani, będziecie czuć. Więc powiem tak, kujcie żelazo, póki gorące. Ja nie mówię, że ta osoba gdzieś się ruszy, gdzieś ucieknie i tak dalej, ale kochani, jeśli Wasza intuicja, Wasze serce woła do tej osoby, no to po co się wzbraniać, tak? To jest to. To jest to. Po co się zawieszać i po co tyle myśleć? Myślę, że w głębi swojego serca i tak już podjęliście decyzję. Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Królowa Mieczy. Ktoś z trygonu powietrza może być tu dla Was ważny. No ale kochani, Królowa Mieczy to są jakieś rozmowy, jakieś ważne rozmowy, być może odcięcie się od kogoś, tak? Może to się wiązać, kochani, z tym jak najbardziej. To są mądre konwersacje, dowiedzenie się jakichś ważnych informacji i mówię, podejmowanie też decyzji. Zobaczmy tą Królową Mieczy. Ósemka Mieczy. Siódemka Kielichów, ale wyleciała odwrócona. Tak? Dobrze? Pojąłam się, tak? A nie, normalnie powinna być, okej. Okay. A zresztą. I umiarkowanie. Dobra, dwójka pentakli, sprawiedliwość i rydwan. No, kochani, trochę mi się powtarza tutaj stąd energia, więc dla części z Was faktycznie ten konflikt to podjęcie jakiejś decyzji życiowej jest związane właśnie z kimś z rodziny, z jakimś członkiem rodziny, który być może jest przeciwny Waszemu jakiemuś wyjazdowi, czemuś, co jest Waszym marzeniem, kochani. Dziewiątka kielichów jest na spodzie. Powiem Wam tak, mimo jakiejś takiej niepewności i emocjonalnej, i mam wrażenie też takiej w głowie intelektualnej, Wy, kochani, mówię, postawicie na swoim, ponieważ Królowa Mieczy jest kartą też lidera, liderki. Wyjaśnicie tej osobie co i jak, dlaczego chcecie tak, a nie inaczej i, kochani, doprowadzicie tę sytuację do równowagi. Tak jest. Podejmiecie swoją decyzję zgodnie ze swoją karmą, ze swoją sprawiedliwością i ruszycie naprzód.
pokonacie wszelkie właśnie trudności, wszelkie problemy w tej sytuacji i osiągniecie swoje spełnienie marzeń, bo dziewiątka kielichów jest na spodzie, tak? Więc zdecydowanie tutaj idziecie po swoje spełnienie marzeń i osiągniecie je. Naprawdę to jest ogromna szansa na to. Jeżeli, kochani, nie chodzi o jakieś tam stawienie granic komuś, wiecie, i unikanie jakiegoś konfliktu czy coś w tym stylu, kochani, dla części z Was możecie mieć jakiś tutaj problem. Wy albo ktoś z Waszych znajomych, ale wydaje mi się, że możecie mieć Wy właśnie problem albo z podjęciem jakiejś decyzji, albo z podjęciem jakiegoś działania w kierunku jakiegoś właśnie spełnienia. Moi drodzy, właśnie taka osoba też może przyjść do Was właśnie tutaj z pomocą i może być takim Waszym aniołem, który pomoże Wam odnaleźć równowagę i podjąć taką sprawiedliwą decyzję. Może to być jakaś waga, może to być rak, kochani, może to być strzelec, zresztą znak jest nieważny, kochani, jest to osoba bardzo mądra, bardzo oczytana, bardzo inteligentna i ta osoba, mówię, pomoże Wam wyjść z jakiegoś potrzasku i odnaleźć ten złoty środek, tak? Doda Wam też trochę takiego właśnie wigoru do ruszenia do przodu, do działania, tak? Podjęcia jakiegoś działania, więc możecie na nią liczyć. Oki, praca i finanse, co tutaj? No i tutaj mamy dziewiątkę mieczy, czyli tu jest jakiś stresik, kochani, tu jest jakieś zmartwienie, tu są jakieś nieprzespane noce. Czymś się, kochani, bardzo, bardzo mocno zamartwiacie. Dziewiątka mieczy dla mnie też jest kartą takiego czarnowictwa, więc wszystko widzicie w ciemnych barwach, że już w ogóle tragedia, że już źle, że już masakra, że już w ogóle, ojejku. Och, zobaczmy tą dziewiątkę mieczy. Mag, no właśnie. Nie zauważacie, jacy jesteście silni. No, 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 no. Aż tyle to nie. Czekajcie, 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 czekajcie. Ty chcesz wyjść, chodź. Dwójka była. Kochani, powiem Wam tak, że faktycznie jest tu jakieś zmartwienie, może jakaś stresująca sytuacja w pracy. Dla części z Was może są jakieś plotki, może są jakieś takie przykre jakieś wiadomości, może jest jakiś problem, który wydaje się praktycznie nie do rozwiązania. Cokolwiek, kochani, to jest, bardzo się tym stresujecie i właśnie nie dostrzegacie, że wszystko jest w Waszych rękach i wszystko zależy od Waszej decyzji. Wszystko. I tutaj, kochani, jest jakaś szansa na nowe, może na nowe spojrzenie na problem, może spojrzenie nowe na tą sytuację, a być może na nową pracę. I kochani, tutaj wszystko należy do Was. Czy spełnicie swoje marzenia, czy osiągniecie jakiś sukces, czy zbudujecie jakiś nowy fundament, ale kochani, wygląda na to, że z tą dwójką buław faktycznie otwiera się tutaj dla Was jakaś nowa ścieżka. Dla części z Was może myślicie o otworzeniu własnej firmy, jeżeli tak, to jak najbardziej z tą dziewiątką pentakli, z magiem i królem buław, który jest na spodzie, macie szansę zbudować tutaj solidne fundamenty na przyszłość i tak jak mówię, spełnić jakieś swoje marzenia. Ale musicie uwierzyć w siebie. Przede wszystkim uwierzyć w siebie. Pamiętajcie, że mag jest potężną siłą, tak? Potężną kartą dla mnie. I mag właśnie mówi, że to, co w głowie, to na zewnątrz. Czyli to, co macie w głowie, to przyciągacie do swojego życia. Więc jeżeli będziecie dalej w tej energii dziewiątki mieczy i zamartwiać się, i stresować, że wszystko jest do dupy, wszystko jest źle, przyciągam tylko same niedobre rzeczy do swojego życia, to tak właśnie, kochani, będzie. To jest na Wasze własne życzenie. Więc tutaj trzeba popracować nad sposobem myślenia, nad sposobem przyciągania, podjąć jakieś odważne decyzje, bo kochani, macie szansę tutaj zakończyć właśnie jakiś trudny rozdział w swoim życiu, jeśli chodzi o finanse i właśnie mówię, spełnić swoje marzenia, zbudować coś nowego. Więc czy to jest kwestia zmiany myślenia, czy to jest kwestia zmiany działania, czy to jest kwestia poszukania nowych rozwiązań, czy poszukania nowej pracy, to Wy już musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ale tutaj decyzja, kochani, należy do Was i ta sytuacja materialna też zależy od Was, po prostu. Ok, rada. Ósemka pentakli. Kochani, ósemka pentakli jest dla mnie kartą, która radzi, żeby odbudować jakieś właśnie stare mosty, które zostały przerwane między ludźmi, dogadać się z kimś, tak, odbudować jakieś relacje, ale która też mówi o rozwoju osobistym, która mówi nie osiadaj na laurach, rozwijaj się, czytaj książki, uczęszczaj na kursy, szkolenia, stawaj się najlepszą wersją siebie, tak, po prostu. Dobra, zobaczmy zwierzaczkę dla Was, moje kochane byki. Zwierzaczek dla moich dziękuję, jak szybko wyleciał. No właśnie, mamy orkę. Adventure, przygoda. Kochani, przygoda na Was czeka. Dobra, już tłumaczymy. Czekajcie. No właśnie, odważ się, by zrobić rzeczy jakieś w inny sposób, zupełnie inaczej. To jest to. Śpiewaj swoją dziką pieśń.
Zamanifestuj marzenia o podróżach, kochani. Jeśli myślicie o jakichś podróżach, wyjazdach, to jest idealny czas na to. Wprowadź taką wspaniałą podróż z taką pewnością siebie, czyli bądź pewny, że ta podróż się uda, tak? Czy to jest podróż, faktyczna podróż, czy to jest po prostu podróż przez życie. Bądź lojalny. Przyjaciele i rodzina są Twoim skarbem. Bądź odważny. Jesteś o wiele silniejszy i potężniejszy niż myślisz, niż Ci się wydaje. Piękne podsumowanie naszego czytania, powiem Wam, z tą orką. Dobra, kochani, to co? Jeszcze pytania i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od naszych aniołków. 1, 2 i 3. Ok, mamy to. Odpowiedź numer 1 brzmi: w przeciągu kilku miesięcy. Odpowiedź numer 2 brzmi: okazja, i to złota okazja. Odpowiedź numer 3 brzmi: decyzja należy do Ciebie. Powiem Wam w tajemnicy, że zawsze decyzja należy do Was. Dobra, słoneczka, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i co, widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.